uważamy za stół prezydialny. Proszę Państwa, no trudno o bardziej ciepłe i owacyjne przyjęcie, chociaż może nie, może jeszcze coś spróbujemy, ale chcę powiedzieć, że bardzo jesteśmy dumni, bardzo jesteśmy zaszczyceni, że w gościnnych progach krakowskiego Sokoła możemy powitać Panów Profesorów. Jesteśmy naprawdę mile zaskoczeni, bo gdziekolwiek się nie pojawimy, to witają nas tłumy z uśmiechami, z miłością napisaną na twarzach. I to tak ciepło, tak przyjemnie. Nam szczególnie z emigracji przyjechać tutaj i być w Polsce. Chociaż przez ten tydzień, przez parę dni. I czuć się znowu razem z narodem polskim jako jedna wielka wspólnota. Ja oczywiście, jak tylko przy takich okazjach dopuszczają mnie organizatorzy do głosu, to zaraz wchodzę w tematy techniczne jako inżynier i naukowiec, ale dzisiaj postanowiliśmy w zasadzie nie dawać żadnych prezentacji. Zakładamy, że Państwo mieli okazję poznać już nasze wyniki naszych badań. No i wiecie wszyscy już, że wspólnymi siłami doprowadziliśmy do sytuacji takiej, że rozumiemy, że nie Rzoza była odpowiedzialna za tą katastrofę. Wiemy zgodnie z naszymi analizami profesora doktora Szuladzińskiego z Australii, który nie mógł tutaj przybyć, że za tą katastrofę odpowiedzialne są wybuchy. Mamy jeszcze dużo różnych pytań i pracy przed nami i obiecujemy, że nie ustaniemy w tej pracy, póki nie dotrzemy do dna i nie znajdziemy wszystkich odpowiedzi na wszystkie pytania. Może przekażę mikrofon doktorowi Nowaczykowi, który wprowadzi może nas w temat. Mam teraz okazję podziękować klubowi obywatelskiemu imienia Lecha Kaczyńskiego za honorowe członkostwo, które zostało przyznane i które otrzymałem w trakcie konferencji smoleńskiej w październiku ubiegłego roku. Dziękuję wszystkim. Prokuratorzy rosyjscy, którzy tam byli kilka godzin po katastrofie, napisali bardzo wyraźnie i podali w dwóch miejscach, że Rzoza została ścięta 1 metr od czubka. Tam wysokość tej Rzozy szacowana jest przez Komisję Bilateralną około 15 metrów. Wynikałoby z tego, że ścięta została mniej więcej na wysokości 14. Jak się okazuje, kilka dni temu prokuratura wojskowa już trochę opuściła. Z 5, nie 5 metrów, ale 9 metrów. No powoli może do tych 14 dojdziemy, ale może to trwać następne 2,5 roku, ale już nie trzeba, ponieważ na wysokości 9 metrów ta Rzoza, średnica dnia, to można zmierzyć ze zdjęcia, ma mniej niż 15 cm. Proszę Państwa, to jest absolutnie niemożliwe, żeby 15-centymetrowe drzewo ucięło skrzydło 80-tonowego samolotu. Ja już nie mówię o takim drogu.
I ja już nie czekam się tej sytuacji, że komisja Millera podała, że gruzdy po pierwszym uderzeniu samolotu i onego między nimi wynosi 21 metrów, a ze zdjęć satelitarnych z dokładnością 1 metra można odczytać, że to jest 14 metrów. To wystarczyło wziąć miarę krawiecką i zmierzyć odległość między tymi dwiema gruzdami. One się ani nie przesuwają, ani nie uciekają. Tkwią od 10 grudnia, jeszcze nawet dzisiaj na zdjęciach satelitarnych widać. Taka była metodologia badań i takie dane przekazuje nam Komisja Millera w swoim raporcie. Dlatego to, co dla nas stało się bardzo ważne, to odszumienie albo odchłonanie tych raportów, żebyśmy mieli materiał do dalszych badań. Taka praca nigdy nie jest potrzebna w żadnej komisji lotniczej, badającej katastrofy lotnicze. Dlatego my mamy trochę inny skład niż typowa komisja badań wypadków lotniczych. Bo tu są potrzebne osoby, które przygotują materiał dla tych, którzy będą chcieli go dalej analizować. Inaczej pójdziemy to, byśmy mogli pójść tą samą drogą, co komisja Millera, biorąc odczyty z raportu komisji Anodiny. Anodiny, przepraszam. To miałem tyle słów na temat ostatnich, najświeższych informacji, które dotarły do naszych rąk, nad którymi będziemy pracowali. Proszę o pytania. Jestem gotowy na wszystko powiedzieć. Teraz pan doktor Barczyński może powie kilka słów na temat tego, co nam przekazał i w jaki sposób nas wspomniał. Proszę Państwa, ja jestem inżynierem. Doktorem inżynierem, ale głównie inżynierem. Ja się znam na strukturach i wytrzymałości materiałów. I mogłem, o ile tylko mogłem, starałem się pomóc kolegom. Pracowałem czy doradzałem w moim fachu. W mechanice konstrukcji, wytrzymałości materiałów. Ostatnio chyba coś również pomogłem, bo pracowałem nad konstrukcją samolotów. Są regulacje bardzo dokładne, jak samoloty powinny być zbudowane. I według tych regulacji na przykład może być duża nierównowaga obciążeń na skrzydłach. Znacznie większa niż gdyby ta część skrzydła się urwała i przestała przynosić obciążenia. I to też w jakiś sposób zmienia obraz tej katastrofy. Bo cała teoria komisji Maku i komisji Millera jest, że samolot stracił część skrzydła i musiał w związku z tym robić tak zwaną półbeczkę. Nie musiał, nie powinien. Moim zdaniem, z tego co ja wiem na temat konstrukcji, samolot rozpadł się w powietrzu. Nie tylko część kokpit, ale również część ogonowa odleciała w powietrzu. Ta cała część ogonowa, co za grodzią ciśnieniową, jest w przekroju okrągłym nawet po upadku na ziemię. Gdyby odpadła w wyniku uderzenia o ziemię, to ta część kołowa uległaby zniekształceniu. Tego nie widać. To samo z kokpitem. Odpadł w powietrzu. A najbardziej takim istotnym elementem jest rozwinięcie się kadłuba na zewnątrz. Komisja Millera i Anodiny tłumaczą, że samolot odwrócił się w powietrzu i upadł do góry kołami. Jeżeli tak by się stało, to ta powłoka, Państwo wszyscy latali samolotami, działałaby jako absorber, łapałaby energię, przepraszam za kolokwializm. Znaczy wzięłaby część energii i by się zgniotła do środka. Nie ma szans, to pokazywał profesor Binienda, nie ma szans, żeby przy takim obrocie wywinął się kadłub obie strony góry kadłuba na zewnątrz. Także, że to by dowodziło, że cała ta teoria jest niewiele warta. Również
prawie, o którym mówiłem, prawie budowy samochodów, samolotów, prawie lotniczym, jest napisane, że jeżeli samolot spada kołami na ziemię, to musi wytrzymać przeciążenia 9G, czyli dziewięciokrotny ciężar, przyspieszenie ziemskie. Jeżeli spada do góry kołami, to wtedy te obciążenia są wymagane, są tylko 6G. Dlatego, że to spadanie do góry kołami jest w sumie dla samolotu lżejsze. I profesor by nie na to pokazywał. Czy na konferencji było pokazane, że to chyba profesor Witakowski pokazywał, że wypadki, fatalities, znaczy śmiertelne wypadki, powiedzmy, czy zranienia pasażerów w przypadku upadku kołami do góry są mniejsze niż w przypadku kołami do dołu. Oczywiście każdy z nas ma ogromną wiedzę, profesor dr Berczyński jest w 1% najbardziej zaawansowanych inżynierów Boeingu. No a Boeing to nie jest jakaś tam mała firemka, a raczej jedna z, rozumiem, że największa firma lotnicza, która buduje samoloty. Także tu mamy osobę, która budowała od podstaw samoloty takie jak Boeing 727, który jest kopią samolotu 154. Także wydawałoby się, że opinia doktora Berczyńskiego powinna w zasadzie zamknąć wszystko, no ale oczywiście my nie mamy tych mediów, o których wspominał doktor Nowaczyk. Jakoś dziwnie tak się składa, że tak manewrują, żeby nas nie zauważyć, jak kiedy tutaj jesteśmy, a jak nas tu nie ma, to mówią, że my uciekamy. No i dlatego ja wkładam dość dużo pracy w te symulacje. Nie dlatego, że my nie znamy tej wiedzy, wystarczy doświadczenie profesorów Rondy, doktora Nowaczyka, doktora Berczyńskiego czy profesora Witakowskiego. To te osoby, i my mamy takich profesorów setkę albo i więcej, to by wydawało się, wystarczyłaby opinia tych wszystkich profesorów. No ale nie możemy się przebić, po prostu jest ta cenzura, jest po prostu nasze usta są zamknięte. Możemy się spotkać dzisiaj z państwem, ale przez następny tydzień te telewizje będą nadawały do milionów ludzi. Także my nie giniemy w tej konkurencji. Niemniej jednak wydaje mi się, że te symulacje troszeczkę coś tam ich denerwują, bo za każdym razem, kiedy ja coś tam pokazuję na internecie albo na konferencjach, to pan Lasek się musi oczywiście wypowiedzieć. No i pan Lasek ostatnio wypowiedział się, że ta moja symulacja, która pokazuje właśnie to rozwarcie tych ścian, to jest zła, no bo ten samolot jak tak wślizgiwał się i on to tak robił, delikatnie się wślizgiwał pod małym kątem, to on nie zrobił tej bruzdy, tego krateru, który ja pokazywałem, tylko właśnie się tak rozbił, a ponieważ jest strukturą cienkościenną, to ona się wzięła i otworzyła na zewnątrz. No więc oczywiście dla jego zgrozy ja zrobiłem symulację z tą strukturą cienkościenną i postanowiłem zrobić taki właśnie delikatny wślizg. No i co się dzieje? Okazuje się, że ta cała struktura kadłuba w ogóle się nie niszczy, ponieważ ona zawisa między nosem tego samolotu, a tym długim ogonem i silnikami, które absorbują energię. Trzeba to dużo gwałtowniej rzucić o ziemię, żeby te silniki się oderwały. Zresztą, jak doktor Berczyński powiedział, dokładnie tak jak powinno, ponieważ konstruuje się silniki po to, żeby one zaabsorbowały energię i się oderwały, żeby nie niszczyły dalej kadłuba. Także, no nie wiem, jak sobie pan Lasek z tym poradzi, bo w tym ostatnich dniach to zniknął w ogóle z horyzontu, prawdopodobnie wyjechał gdzieś na narty. Ja przypomnę tylko jedną rzecz. We wrześniu 2010 roku wyjechał zespół archeologów polskich do Smoleńska. Znalazł na powierzchni, w warstwie powierzchniowej około 5000 części samolotu.
zdeponował je do Moskwy, tak jak zdeponowano wiele innych rzeczy, wrócił i my do dzisiaj nawet nie mamy protokołu tego. Proszę sobie uzmysłowić, 5000 części na terenie, który został, jak mówią Rosjanie, przeszukany, gdzie? Przekopany do metra. Przekopany do metra głębokości i wszystkie części samolotu, absolutnie wszystkie części samolotu zostały przeniesione na pas betonowy. To świadczy o skali, w jaki ten samolot uległ rozbiciu i ile tych części. To tysiące, rozbite zostało na tysiące części. Proszę Państwa, dziękując za te wypowiedzi, wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Na odpowiedzi, na pytania i odpowiedzi mamy 45 minut. Jeżeli ktoś z Państwa będzie zadawał pytanie, wyobraźmy sobie maleńką karteczkę, na której to pytanie się mieści i ono nie może być dłuższe. Ja podam przykład. Panie profesorze, ekspert rządowy lekceważy TAVS-38. Dlaczego? Dlaczego on został ukryty w raporcie Müllera? Co takiego jest najważniejszego w tym właśnie punkcie? Bardzo proszę. TAVS numer 38 jest TAVS-em szczególnym. Poprzednie TAVS-y to były alarmy o zbyt szybkim zbliżaniu się do Ziemi i możliwości uderzenia w Ziemię. Te alarmy objawiane były głosowo w kokpicie. Wszyscy widzieliśmy konferencję Anodiny, potem komisji Müllera. No to nadawało to terrain ahead, pull up, to nadawało, stwarzało pewną atmosferę grozy i takich rzeczy. Ja już mówię o tym, że to się nie odnosiło akurat do Smoleńska, bo tam nie, ten system nie miał mapy geograficznej. Tego podejścia do Smoleńska i profilu lotniska, ale przede wszystkim TAVS numer 38 jest standardowo zapisywany przy każdym locie, lądowaniu samolotu. Zawsze. On się nie objawia żadnymi głosowymi sygnałami, niczym. Dlatego podejrzewam, że i Rosjanie, i Polacy nie wiedzieli o tym, że on jest zapisywany. Oddali Amerykanom do odczytu i się okazało nagle, że przyszedł TAVS-38, który mówi, że na wysokości barycznej 36 metrów samolot lądował. A odczyty ten zapis uruchamiany jest przez zetknięcie kół samolotu, podwozie samolotu z ziemią. Wysokość wynosi 36 metrów. Nad ziemią. Nad ziemią. Mało tego. Ten TAVS mówi, że samolot leciał w linii prostej od brzozy przez 140 metrów aż do tego TAVS-a. Müller i Mack mówi, że samolot uderzył w brzozę, zaczął weszkę i skręcił w lewo. Już miał odchylenie 6 stopni w tylnie. I ten, co szedł w lewo, nie przechodził przez TAVS. No to musiał zostać zakryty. Nie było innego. W tej chwili obliczenia też zrobił ad hoc, w tym momencie, profesor Jacek Rońga. To się wiąże z drugim pytaniem. Panie profesorze, od momentu, przepraszam, że w ogóle wymieniam tę brzozę, nie powinienem tego robić. Samolot wykonał beczkę, prawda? W ciągu kilku metrów, ogromny samolot. Proszę coś dodać do tego. Proszę Państwa, nie trzeba być specjalnie wyedukowanym, ale wystarczy mieć szkołę średnią, zaliczoną fizykę, matematykę, żeby sobie policzyć, proszę Państwa, że energia ścinania do energii kinetycznej tego samolotu przeliczyłem do końca, mając chwilę czasu, to jest 13 podzielone przez 100 tysięcy. To jak powiedziałem w czasie konferencji, że to jest nawet ułamek procenta, to jest w ogóle pomijalna energia w stosunku do energii kinetycznej samolotu. Więc on w ogóle nie zauważył tego, że o coś uderzył, jeśli uderzył. Pytanie, które otrzymaliśmy jako organizatorzy, spada na Ziemię w całości, bierzemy to oczywiście w nawias, 80 ton i nie zostaje rów, nie zostaje brusta. W czym rzecz? No. To jest oczywiście niemożliwe. Jeżeli ten samolot upadłby w całości,
to mam taką symulację, pokazałem, jest krater. No i dlatego pan Lasek musiał powiedzieć, że on tak stycznie, delikatnie, a jakiś bloger powiedział, okej, okay, jeżeli on tak stycznie, delikatnie wylądował, to dlaczego wszyscy zginęli? Oczywiście nie ma śladu, bo ten samolot, tak jak dr Berczyński powiedział, jak dr Nowaczek powiedział, rozpadł się w powietrzu, rozpadł się na wysokości 36 metrów. Ten TAS-38 o tym świadczy. Tam ten samolot gwałtownie skręcił w lewo. Takiego skrętu w lewo 80 ton nie może zrobić aerodynamicznie. To musi być zrobione ze względu na dostarczenie energii. Ta energia skądś musiała przyjść. Także co do faktu, że musi zostać krater, szczególnie na miękkim gruncie, to przypuszczam, że nawet dziecko, które się bawi w piaskownicy, to też wymyślało. I ostatnie pytanie ze stołu prezydialnego od prezesa Sokoła. Jak to jest z tymi czarnymi skrzynkami? Ile ich było? Do ilu mamy dostęp? Być może czarnej. Bardzo proszę. W tym samolocie zainstalowano było 5 skrzynek. 5 to jest osobny rejestrator. 3 rosyjskie, 2 z nich zostały znalezione. O trzeciej nie ma mowy i nie wiadomo, co się z nim stało. A ten jest bardzo szczególny i bardzo ważny. Nie wnikając w ogólne rozważania na temat ważności tego trzeciego rejestratora, warto powiedzieć, że on po prostu zapisuje w sposób ciągły. Nie w konkretnych punktach, co jedną, drugą, jedną, czwartą sekundy. W takich momentach on zapisuje to w sposób ciągły. Były 2 urządzenia amerykańskie, to jest FMS, komputer nawigacyjny, a tak naprawdę to były 2 komputery nawigacyjne, pierwszego i drugiego pilota. Drugi został zniszczony. Więc mamy komputer drugiego pilota, i ten system wczesnego ostrzegania o zbyt szybkim zbliżaniu się do Ziemi. I ostatni to był specjalny rejestrator, który oprócz tego, że zapisywał to wszystko, co było na czarnej skrzynce rosyjskiej, on zapisywał dodatkowe informacje. Ten był produkcji polskiej. Dostępu do czarnych skrzyń nie mieliśmy żadnego. Ta skrzynka ATM trafiła do Polski, została odczytana i wróciła do Rosji. ATM i ten, przepraszam, FSM i TAPS powędrowały do Stanów, zostały odczytane i wróciły do Rosji. Taka jest. I ta jedna skrzynka, która zaginęła. Czy są ludzie zawodu, wspierają Pan w czymkolwiek? Tak, mamy bardzo dużą pomoc. Ja, tak jak mówiłem, współpracuję z profesorem Brownem. On nie ma nic wspólnego z Polską. Współpracuję z profesorem Liangiem, który jest ekspertem od Ziemi, od miękkiej Ziemi, od symulacji miękkiej Ziemi. On jest geotechnical engineering, czyli ma specjalność inną niż ja. W takich dziedzinach trzeba mieć ekspertów od bardzo wąskich dziedzin i dlatego jedna osoba nie może nic zrobić. Dr Chris Cieszewski, który współpracuje ze swoim kolegą z Kanady. Część eksperymentów do moich symulacji była zrobiona w Chinach. Także to nie tylko Stany Zjednoczone, nie tylko Kanada, ale inne kraje. Mogę Państwu powiedzieć, że prezentację ze swoich symulacji pierwszy raz na forum międzynarodowym przedstawiłem na konferencji międzynarodowej w Pasadenie. Tam byli eksperci z ponad 20 krajów. To był godzinny wykład z pytaniami i odpowiedziami.
dla ekspertów w zamkniętym gronie. Podobnie zresztą tutaj miałem przyjemność w Warszawie, na Politechnice Warszawskiej, w takim zamkniętym gronie ekspertów dawać podobną prezentację. Doktor Witakowski był wtedy na sali. Mieliśmy potem taki stół dyskusyjny na ten temat. Po tej konwencji w Pasadenie zostałem zaproszony na tournée po Chinach z tym wykładem. Dałem ten wykład w 4 miastach, w 5 instytucjach, włączając to największą korporację lotniczą Comac. Chińczycy oczywiście, wiecie Państwo, mają dość dużo pieniędzy w tej chwili, bo no tak się złożyło, że mają więcej pieniędzy chyba niż Stany Zjednoczone. W każdym razie oni sobie zdecydowali, że będą mieli korporację, która będzie budowała samoloty. Oni mówią, że za parę lat to będą 3 firmy lotnicze. A, B, C. A to jest Airbus, B to jest Boeing, a C to jest Comac. Także mają dość duże ambicje i mają zamiar 30% rynku światowego przejąć od tych pozostałych 2. Ta korporacja, prezydent tej korporacji, po usłyszeniu mojego wykładu na ten temat i zobaczeniu moich możliwości symulacyjnych w grudniu, czyli no parę miesięcy temu, przyjechał do Akron razem ze swoimi wiceprezydentami i podpisał umowę z moim prezydentem mojej uczelni na współpracę między mną a tą korporacją. Także to jest jakiś chyba element uznania moich umiejętności. Wracając do współpracy, trzeba podzielić tę współpracę między współpracę akademików, którzy aktywnie pomagają, a naukowców albo ekspertów z instytucji federalnych. Wszyscy ci eksperci z instytucji federalnych mają zabronione, żeby oficjalnie wypowiadać się czy robić jakiekolwiek ruchy, że tak powiem, które mogłyby być wskazane na to, że pomagają nam, czy jak to oni interpretują, wtrącają się w wewnętrzne sytuacje kraju. Była taka wielka gala na 20-lecie Gazety Polskiej, w czasie której to uroczystości akurat nasi tutaj goście z Stanów otrzymali bardzo wysokie wyróżnienie. Ale w trakcie tej uroczystości redaktor naczelny Gazety Polskiej, Tomasz Sakiewicz, został zapytany, czy relacjonował, jak został zapytany o to, co jest najważniejszą rzeczą, 3 najważniejsze rzeczy, jakie przyświecały jego działalności i całej redakcji Gazety Polskiej. I on powiedział, że tymi 3 rzeczami były tak. Po pierwsze, prawda. Po drugie, odwaga, a po trzecie, miłość do ojczyzny. To chyba jest słuszne nie tylko w przypadku redakcji Gazety Polskiej, ale w przypadku pewnie każdego człowieka, który chce dochodzić prawdy. Ona nie zawsze jest wygodna dla tych, którzy mają władzę. Ale jeżeli miałbym odpowiedzieć na takie pytania, jakie zadano redaktorowi Sakiewiczowi, to ja odpowiedziałbym, że w życiu naukowca właściwie jest tylko jedna rzecz. To jest obowiązek dociekania prawdy. Jak wypełniamy ten obowiązek w życiu naukowym, to po prostu będzie podmiotem, czy będzie przedmiotem, podstawową jak gdyby cechą tego, jak będziemy oceniani. Ale wydaje mi się, że niezależnie od tego, jak postępujemy w życiu naukowym, pamiętać trzeba jeszcze jedno. Nim żeśmy zostali naukowcami, wcześniej jeszcze byliśmy obywatelami tego kraju. Na tym chciałbym zapytać.
ekspertami, stanowicie pewną grupę elitarnych ekspertów. Widzieliście niejedną katastrofę, badaliście bądź samą katastrofę, bądź dokumentację z katastrof. Czy kiedykolwiek zetknęliście się z tak fatalnie prowadzonym dochodzeniem przyczyn katastrofy, gdziekolwiek na świecie? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie szczegółowe do panów inżynierów materiałowych. Mianowicie te nieszczęsne nity, które nie tylko były popękane, ale znalazły się wbite w ciałach ofiar. Podczas sekcji to stwierdzono. No i ważne pytanie, jak mi się wydaje, czy jest w ogóle sens próbować ustalić, czy są zdjęcia satelitarne momentu katastrofy, czyli tuż przed rozbiciem, bo nie ma wątpliwości, że są mocarstwa, które rewiry Rosji, niektóre, zwłaszcza te o znaczeniu militarnym, no, obserwują non-stop. Czy istnieje taka możliwość, że pokażą się zdjęcia satelitarne, które mogłyby rzucić nowe światło na tą katastrofę? Chciałem w imieniu swoim, a także no, bardzo wielu ludzi, których ja reprezentuję, no, złożyć wam hołd, bo giniemy w kłamstwie i jeżeli tej kłamstwie nie zwyciężymy, to Polska zginie. Wszystkie katastrofy, wszystkie raporty z katastrof lotniczych są zupełnie inne. Takim bliskim przykładem do tego, co się stało w Smoleńsku, jest TWA 800. Niektórzy świadkowie widzieli taką kulę ognistą wznoszącą się, zanim zaczął samolot opadać. I była teoria, była taka możliwość, że ten samolot został strącony przypadkiem czy nie przez rakietę. W związku z tym NTSB, no, odpowiednik naszej komisji lotniczej, zbadał wszystkie możliwe warunki, przesłał świadków i badał tę sprawę bardzo dokładnie. Zebrano wszystkie fragmenty samolotu z dna morza. I stwierdzono, że nie było tego wypadku lotniczego, że nie uderzyła rakieta w samolot, dlatego że najmniejszy brakujący kawałek samolotu to było 3 cale, mniej więcej 7 cm. A rakieta nie ma takich małych rakiet. Czyli po prostu stwierdzono, że nie było wejścia tej rakiety w samolot. Ale jeszcze raz podkreślam, że to była taka zastępcza hipoteza, którą bardzo dokładnie sprawdzono. Nie mówiono, że są oszołomy, że mają jakieś... Tylko zbadano bardzo dokładnie. Zbadano również ślady radarowe z okresu katastrofy, z całego okręgu. Czy ktoś widział tą rakietę. Także i końcowy efekt tego raportu jest taki, że najprawdopodobniej był to wybuch paliwa. To pani Anodina ani pan Miller nie mają takiej wątpliwości. Oni wiedzą na pewno, tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa też, powiedziałbym, dotyczy mnie, bo ja mówiłem o tych nitach pierwszy. Widzicie państwo, samolot jest konstrukcją cienkościenną. To znaczy wszystkie siły obciążenia przenoszą elementy strukturalne, tak jak dźwigary, żebra, frames, to znaczy ramy. I to wszystko, wszystkie te obciążenia, na przykład ze skrzydło się jest, samolot wisi na skrzydle, są przenoszone na i siły wewnątrz skrzydła również są przenoszone na poszycie. Na tym polega rewolucja w lotnictwie z lat późnych 20., że już samoloty nie są pokryte płótnem czy sklejką. Płótno nie przynosi żadnych naprężeń ścinających, tylko jest owiewką, że poszycie zaczyna przenosić siły ścinające. I w tym jest bardzo wydajne. I żeby przekazać siły, naprężenia siły, z elementów strukturalnych na poszycie używa się nitów, nituje się to. I te nity są przewidziane do przenoszenia naprężeń ścinających, do przenoszenia naprężeń rozciągających czy ściskających używa się innych połączeń, fasteners. Więc te nity są przewidziane na ścinanie. To, co ja widziałem na zdjęciach fragmentów samolotu, to te nity nie były ścięte, tylko były rozerwane. Taki nit, minimalna siła, jaką przynosi nit na rozrywanie, to jest 300 funtów, jakieś 150 kg. Wyobraźcie sobie państwo siłę, która powoduje rozerwanie takiego nitu. Musi być to siła większa niż te 150 kg. Ten nit zaczyna mieć energię kinetyczną. No i leci. Leci i wpada w coś czy w kogoś. Taka jest sytuacja. Nie wiem, czy odpowiedziałem. Dziękuję bardzo.
wyjaśnić. Jeszcze raz. Co możemy wyjaśnić?